Proszę bardzo. Dzień dobry wszystkim, szanowni państwo. Dziękuję za po pierwsze zaproszenie mnie też i tutaj w roli nie tylko dziennikarza, nie tylko ojca trójki dzieci, ale też i prowadzącego moderatora dzisiejsze spotkanie. Ono potrwa kilka godzin, ale będzie z przerwą, to informacja dla młodzieży. Młodzież nie jest w stanie pewnie usiedzieć tak długo jak dorośli, więc to jest informacja taka organizacyjna. I też bardzo proszę młodzież tutaj troszeczkę bliżej, dobrze? Jest dużo miejsca tutaj w tych rzędach z przodu. Organizatorom, panelistom zależy, żeby twarzą w twarz patrzeć tym, którzy potencjalnie wchodzą w taki moment w życiu, który może być dla niektórych groźny. Mówię to otwarcie i szczerze, bo w życiu różnie bywa, więc im bliżej będziemy siebie, tym lepiej dla nas wszystkich. Bardzo proszę, okej? Więc zaczynając, ja powiem, anegdotą zacznę. Kiedy szedłem tutaj do tej sali kolumnowej, tam na górze spotkałem wśród dziennikarzy znajomego kolegę, który zapytał się mnie, co ja tutaj robię, więc powiedziałem, że idę na konferencję. Jaką? Ja mówię, no o alkoholizmie. Wiecie, jakie mi zadał pytanie? Czy mam z tym problem? Ja mówię, nie, nie mam żadnego problemu. No to po co idziesz? No bo po pierwsze zaprosili, a po drugie ciekawy temat. To też pokazuje, jak jest ten temat trudny postrzegany, tak? Mówimy o nim tylko wtedy, kiedy ktoś ma problem, a milczymy, nie mówimy, kiedy tego problemu nie ma. A tymczasem trzeba, myślę o tym szczerze, głośno i rozmawiać, dlatego że ktoś, kto jest młody, może nie ma tej wiedzy, tego dystansu, tego wyczucia, coś, co przynależy bardziej nam, dorosłym, którzy ten okres młodości mają już za sobą. A z kolei ci dorośli, którzy mają, tak jak na przykład ja, dzieci w wieku 100 lat, wiedzą, jakim jest wyzwaniem dla rodzica pokazanie dziecku, że alkohol może być czymś, co w życiu towarzyszy naturalnie w czasie posiłków, uroczystości rodzinnych, wyjątkowych, prawda? Nie od dziś wznosimy różnego rodzaju toasty, nie od dziś pijemy na przykład szampana czy kieliszek dobrego alkoholu na nadzwyczajne rodzinne okazje. Ważne, żeby to był 1, 2, a nie 15 czy 50, prawda? Ważne, żeby, myślę o tym wszystkim, z dziećmi rozmawiać, żeby mówić szczerze, żeby rodzice nie byli milczącymi świadkami i też żeby potrafili w jaki sposób powiedzieć dzieciom, dlaczego właśnie podczas takich uroczystości ten kieliszek alkoholu się pojawia i dlaczego też są takie okresy w życiu, kiedy tego kieliszka alkoholu nie ma. Tak, ja na przykład ja stosuję od lat taką zasadę, nie wiem czy dobrą, czy złą, ale jeśli w życiu czasami trzeba się, a to jest bardzo dobre akurat, czegoś wyrzec, no to myślę, że okres Wielkiego Postu jest dobrym takim momentem, żeby sobie powiedzieć, daję sobie czystość 40-dniową od alkoholu. Daję sobie czystość na przykład od papierosów, jeśli ktoś pali. Daję sobie więcej wyzwań, dlatego że człowiek, który jest wobec siebie wymagający, jest człowiekiem, nie chcę powiedzieć, że uczciwym, ale jest człowiekiem, który może w życiu dużo osiągnąć. Jeśli my sami od siebie nie będziemy wymagali, a często dzisiaj nikt od nas nie wymaga. Szkoła jest jaka jest, dobrze wiemy. Nie zawsze ma się takiego nauczyciela, który potrafi poprowadzić w sposób umiejętny młodego człowieka do celu. W domu też różnie bywa. Często jest tak, że albo nas młodych nie ma, albo rodziców nie ma, bo są w pracy, bo ciągle coś tam biorą, jakieś dodatkowe prace, żeby młodzieży było lepiej. Młodzież tego nie docenia, nie dostrzega. Zobaczy to dopiero później, a może już być za późno, bo rodziców wtedy już nie będzie na świecie i nigdy im nie powie słowa dziękuję. Więc warto mieć taki moment w życiu, kiedy nabierzemy dystansu, tej czystości i też może sobie zdamy sprawę z tego, że ten kieliszek w naszym życiu wcześniej był zbyt często albo tego wszystkiego było za dużo. Wiem też, bo przecież obserwuję młodzież nie tylko przez pryzmat moich dzieci, że dzisiaj właściwie każda uroczystość zaczyna się i kończy na alkoholu, mniej lub bardziej wysokoprocentowym. Dzisiaj, kiedy ja byłem w wieku tej młodzieży, która jest tutaj w pięknej sali kolumnowej, popijali sobie czasem alkohol, ale tylko tacy no, najwięksi, że tak powiem, koneserzy to złe słowo, ale wiecie co chcę powiedzieć, tacy przywódcy bandy w klasie i było to 3-4 chłopaków. Dzisiaj wiem, że to zeszło zupełnie inaczej, że dzisiaj tak postępują także wspaniałe, piękne niewiasty, które myślę, że chyba nie do końca wiedzą co robią, a na pewno nie powinny robić to w sposób taki
taki podwórkowy, może takiego użyję słowa. Wiem też, że dzisiaj dostęp do alkoholu jest znacznie łatwiejszy niż był kiedyś. Kiedyś naprawdę było tak, że trzeba było pokazać dowód, tak jak jest dzisiaj w Ameryce. Kiedyś byłem świadkiem, że nawet starszy pan, który chciał sobie kupić kufelek piwa, musiał pokazać dowód osobisty, bo pani powiedziała, bez dowodu panu nie sprzedam. On się zaśmiał, przecież widać, że jestem starszym panem. Mówi tak, ale są kamery, jakby ktoś zobaczył, że ja sprzedaję nawet panu dorosłemu bez popatrzenia na ID, czyli ten numer, który pokazuje, jak stary jest konsument, to ta osoba mogłaby wylecieć z pracy. U nas, mimo że takie prawo jest, to nikt właściwie go nie przestrzega, prawda? Więc myślę, że coś z tym trzeba zrobić, uporządkować tak, żebyśmy się spotkali w tym i znacznie liczniejszym gronie za dekadę, dwie, trzy, bo człowiek, który jest niewolnikiem jakiegokolwiek nałogu, czy to będą papierosy, alkohol, narkotyki, czy tak jak dzisiaj bardzo często wiele osób, które są w wieku może nie takim młodzieżowym w sensie szkoły, tylko później już, kiedy zarabiają jakieś pierwsze pieniądze, popada w sidła hazardu. Dzisiaj nie potrzeba iść do kasyna, żeby sobie pograć w ruletkę. Wszystko jest w internecie. Sami dobrze wiecie, lepiej niż ja. Tutaj zwracam się teraz do młodych. Więc dorosłe życie jest życiem trudnym, z dużymi wyzwaniami, wymagającym i trzeba naprawdę mądrze na to wszystko od samego początku, od startu spojrzeć, żeby móc sobie potem z czystym sumieniem powiedzieć, nie zmarnowałem swojej szansy, okazji na to, żeby w życiu osiągnąć bardzo dużo. A młodzież dzisiaj ma w Polsce dużo większe możliwości na starcie, niż myśmy mieli kiedyś, bo kiedyś myśmy nie mieli żadnego wyboru. Dzisiaj wy macie mnóstwo. Możecie sobie, jak chcecie, wyjechać na studia nawet do Stanów Zjednoczonych. Warunek jest taki, że a, jesteście zdolni, macie potencjał, b, znajdziecie sponsora. My takich szans nie mieliśmy, prawda? Więc nie zmarnujcie tej szansy przez zbyt łatwe poddanie się takiemu czy innemu nałogowi. Ale już nie będę ględził. Powiem tylko tak, że ta dzisiejsza konferencja organizowana jest przez wiele środowisk ma na celu także, to informacje bardziej dla dorosłych, jakąś przynajmniej lekką zmianę przepisów albo zastanowienie się nad przepisami, bo te, które są przepisy dotyczące wychowania w trzeźwości, obowiązują od roku, uwaga, 82. Dobrze wiemy, że od tamtego czasu to był moment, jeśli ja dobrze pamiętam, kiedy alkohol był, poproszę mnie poprawić, jeśli się mylę, na kartki, prawda? Alkohol był na kartki, nie było sklepów nocnych, alkohol był dopiero od godziny, uwaga, 13. Więc wtedy przeciwdziałanie alkoholizmowi było na zupełnie innym poziomie, zupełnie inny. Wyzwania były wtedy, zupełnie inne są dzisiaj, więc warto o tym wszystkim porozmawiać. Bardzo serdecznie witam, to już tak oficjalnie, panią wicemarszałek Senatu, panią Marię Koc, która chyba nie będzie dzisiaj z nami, ale powinienem ją przywitać, przywitajmy oklaskami, jest z nami duchowo. Witam organizatora dzisiejszego spotkania, pana posła Marcina Duszka. Proszę nam się pokazać. Witam panią poseł Małgorzatę Zwiercan, przewodniczącą zespołu parlamentarnego do spraw rozwiązywania problemów uzależnień. Witam doktora Dawida Piekarza z Instytutu Staszica. Witam dyrektora Katolickiego Radia Podlasie, księdza Andrzeja Sochala. Ja się nazywam Krzysztof Ziemiec, jestem dziennikarzem, jak powiedziałem wcześniej, osobą dojrzałą, ojcem trójki dzieci w wieku trudnym, tak, bo to jest 18, 15 i 13. Na razie, z tego co się orientuję, nawet alkohol im nie smakuje, więc Bogu dzięki. Nie mam tego problemu, ale nie jest to powiedziane, że on się kiedyś nie pojawi, więc sam jestem ciekaw, co paneliści będą mieli do powiedzenia. A też musimy wiedzieć, że z punktu widzenia państwa, alkohol, czy to jest piwo, czy to jest wino, czy to jest whisky, czy to jest wódka, jest narzędziem napędzającym gospodarkę, czyli jest gałęzią bardzo z punktu widzenia ekonomii potrzebną, ważną, prawda? Zobaczmy, wino w Hiszpanii, Francji, we Włoszech jest czymś tak naturalnym, jak, no nie wiem, jak u nas na przykład kompot do obiadu, prawda? Więc nie można wrzucać wszystkiego od razu do jednego worka i mówić, że każdy alkohol jest zły, bo to nie na tym rzecz polega. Rzecz polega na tym, żeby umieć sobie z nim po prostu w życiu radzić, żeby wiedzieć, do czego on służy, kiedy można po ten alkohol sięgnąć. Więc cieszę się, że ta próba tej konferencji doszła do skutku. Zapraszam, ponieważ nie ma pani marszałek, to może oddam głos organizatorowi, czyli panu posłowi Marcinowi Duszkowi. Przywitajmy oklaskami raz jeszcze pana posła. I poproszę o otwarcie.
Szanowni Państwo, serdecznie dziękując za przybycie wszystkim gościom, których przywitał nasz wspaniały, szczególny gość dzisiejszego wydarzenia, pan redaktor Krzysztof Ziemiec. W zasadzie, gdy reklamowałem i zapraszałem również Państwa do udziału w tym wydarzeniu, zwłaszcza naszych młodych kolegów i nasze młode koleżanki, którzy prawie tu w ilości 200 osób przybyli na dzisiejsze spotkanie, mówiłem o tym, że konferencję będzie prowadził Krzysztof Ziemiec. Mówiłem o tym, że będzie konferencję prowadził wspaniały człowiek. Ja mówiłem w szkołach, cudownie uratowane z płomieni ognia, że konferencję będzie prowadził człowiek, któremu zależy na ludziach. I jakby ta konferencja i jej przesłanie to właśnie to, żeby ta konferencja i jej efekty, owoce tego, co tutaj zostanie wypowiedziane, służyły wszystkim ludziom, służyły całemu narodowi, służyły zwłaszcza młodemu pokoleniu, o które w swoim również tutaj krótkim przemówieniu, mówił przed chwilą pan redaktor. Mówiąc o swojej rodzinie, mówiąc o swoich dzieciach, mówiąc również z troską o wszystkich naszych gościach, również o naszych młodych kolegach, którzy z całej Polski Wschodniej tutaj dzisiaj przyjechali, za co im serdecznie dziękuję. I nie ukrywam, że nie spodziewałem się, widząc kilka dni temu na korytarzu naszego klubu pana Krzysztofa, który siedział i czekał na wywiad bardzo skromnie, siedział sobie przy kserokopiarce, czekał na wywiad z jednym z bardzo ważnych polityków i jakby przechodząc do klubu parlamentarnego po odbiór dokumentów, myślę, kurczę, chyba Ziemiec siedzi. Ale nigdy go nie widziałem na żywo. Myślę, kurczę, no chyba nie on, no Ziemiec, tu dzień taki zwykły, nie ma Sejmu. Co by tutaj pan Krzysztof robił? No? Więc wracam z powrotem tym korytarzem, przechodzę znowu się gapię na pana Krzysztofa. Pan Krzysztof oczywiście coś tam sobie porządkuje, czyta, nie zwraca uwagi na tłum ludzi, którzy przechodzą i każdy się na niego gapi. Więc jakby trzeci raz przechodzę po pana Krzysztofa, idę do dziewczyn z klubu parlamentarnego, pytam, czy to jest pan Ziemiec? Tak, to jest pan Ziemiec. Więc wtedy czekam, aż pan Ziemiec skończy wywiad z jednym z ważnych polityków, z którym się umówił akurat w tym dniu na rozmowę. Czekam, aż pan Ziemiec wyjdzie z tego pokoiku, w którym tą rozmowę przeprowadza. Stoję godzinę jak po prostu, jak taki fan po autograf, więc zatrzymuję pana Ziemca, proszę go o spotkanie. Pan polityk myśli, że to z nim chce się spotkać. Ja mówię, nie, mówię, chcę tutaj chwilę z panem Krzysztofem. Proszę pana Krzysztofa o to, żeby poprowadził dzisiejszą konferencję. Po 4 sekundach gwiazda naszej telewizji, wspaniały pan Ziemiec, zgadza się na to, żeby tu dzisiaj z nami być. Przekłada spotkanie, przekłada wyjazd, przyjeżdża dzisiaj do Sejmu i jest również razem z nami. Za to, panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję. Witając wszystkich państwa, witając jeszcze raz wszystkich państwa, rzeczywiście mamy dzisiaj bardzo piękną możliwość wypowiedzenia się na temat, który jest poruszany jako temat drażliwy, jako temat wstydliwy. Często Polacy, członkowie naszych rodzin mają problem olbrzymi z alkoholem, często trafiają na odwyki, często są uzależnieni, często powodują dramat i tragedie w swoich środowiskach, w swoich rodzinach. I mamy z tym na co dzień do czynienia. Często jest tak, jak powiedział pan redaktor, idąc między swoimi kolegami, idąc na konferencję trzeźwościową, od razu pytają się, czy masz problem z alkoholem. Tymczasem dzisiaj wszyscy państwo, którzy jesteście obecni tutaj i którym wszystkim zależy na tym, żeby nikt z nas nie miał problemu z alkoholem, spotykamy się w jednym miejscu. Spotykamy się na tej prestiżowej sali, sali kolumnowej Sejmu, aby o tych wszystkich kwestiach drażliwych rozmawiać. Za to przybycie, za waszą obecność, za inicjatywę księdza dyrektora Instytutu Staszica i wszystkim naszym prelegentom serdecznie dziękuję. Oddam głos w tej chwili, jeżeli pozwolicie, bo prosił również ksiądz dyrektor jako przyjaciel pani marszałek Marii Koc o to, żeby tutaj do nas w tej chwili skierowała swój głos dzięki obecnej pani dyrektor, a później dalsza część konferencji. I mam nadzieję, że nie będziecie się państwo nudzili. Mam nadzieję, że będziemy
dobrze dyskutowali. No gdyby przemysł alkoholowy chciał zarabiać na mnie, no to nie zarobiłby ani grosza, bo ja nigdy nie piłem żadnego alkoholu, nigdy nie piłem piwa, nigdy nie piłem wina, nigdy nie piłem no szampana kiedyś ze dwa łyki, bo głupio było już, gdzieś jak u pana prezydenta gdzieś był jakiś toast, no to trudno było gdzieś tam ustnie przyłożyć, ale tak naprawdę w tym czasie, kiedy inni pili, to ja zawsze coś robiłem, zawsze latałem, zawsze biegałem, zawsze gdzieś pracowałem, dlatego myślę też, że akurat jestem tutaj w Sejmie jako jeden z najmłodszych parlamentarzystów w tym obiekcie, więc jakby przemysł tutaj na mnie by wiele nie skorzystał, ale cieszę się, że też jakby do tego stylu, zdrowego stylu życia bez alkoholu mogę tutaj również Państwa zachęcić i powiedzieć, że no nie ma niczego lepszego, chociaż na pewno tutaj goście i obecni przedstawiciele może niekoniecznie są z tego głosu zadowoleni, ale taka jest prawda. My z panem Krzysztofem, zauważyłem, rozmawiamy bardzo szczerze i mówimy to, co myślimy. Jedni nas za to lubią, inni nie, ale taka jest nasza widocznie misja. Przedstawiciel pani marszałek, naszej wspaniałej pani marszałek Marii Koc, proszę bardzo. Czcigodny księże dyrektorze, pani poseł, panie pośle, droga młodzieży, szanowni zaproszeni goście. Mam ogromną przyjemność dziś w imieniu pani marszałek Marii Koc, która objęła swoim honorowym patronatem dzisiejszą konferencję, przekazać państwu kilka słów ze względu na to, że pani marszałek ma inne zobowiązania i nie mogła dziś uczestniczyć razem z państwem tutaj, ale skierowała kilka słów, które chciałabym odczytać. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogłam objąć honorowy patronat nad dzisiejszą konferencją pod tytułem Potrzeba nowego ustawodawstwa w kontekście polityki wychowania w trzeźwości. Temat polityki wychowania w trzeźwości był obecny w dyskusji społecznej już w czasie zaborów, lecz ograniczał się on wtedy jedynie do działań oddolnych i charakteryzował się wywieraniem moralnego nacisku nad oraz potępieniem nadużywania alkoholu. Sytuacja zmieniła się po roku 1918 w niepodległej już Polsce. Maria Moczydłowska, jedna z 8 posłanek na Sejm Ustawodawczy 1919 roku, jako pierwsza zabrała głos w sprawie. W trakcie przemówienia sejmowego w maju 19 roku Maria Moczydłowska zadeklarowała ponadpartyjną współpracę posłanek na rzecz niesienia pomocy ubogim osobom i zaniedbanym dzieciom, podniesienia poziomu moralnego w społeczeństwie, likwidacji prostytucji, a także równouprawnienia kobiet. Poseł Moczydłowska zasłynęła z zaangażowania się w pracę nad ustawą o ograniczeniu produkcji i spożycia alkoholu w Polsce. W grudniu 1919 roku, referując ustawę, mówiła o alkoholu jako o okropnej pladze ludzkości czy truciźnie społeczeństwa. W kwietniu 1920 roku dzięki niej została uchwalona pierwsza ustawa antyalkoholowa, ustawa nazwana Lex Moczydłowska. Historycy podkreślają jej ogromne znaczenie i wpływ na obniżenie spożywania alkoholu w Polsce. Maria Moczydłowska w walce z alkoholem szła dalej. W Komisji Zdrowia Publicznego opracowała projekt ustawy o całkowitym zakazie spożywania alkoholu na terenie II Rzeczypospolitej. Wywołał on jednak wiele kontrowersji, lecz do jego uchwalenia zabrakło jedynie jednego głosu. Jak widzimy, problem nadużywania alkoholu, alkoholizm i walki z nim od dawna zajmował naszych rodaków. Bardzo trudno jednoznacznie określić przyczyny tego problemu, który obecny jest w każdej grupie społecznej, niezależnie od standardu życia czy wykształcenia. Dlatego należy nieustannie podejmować działania w diagnostyce i szukać nowych, skutecznych rozwiązań,
aby ten bolesny problem dotykał w przyszłości jak najmniej osób. Jestem przekonana, że polski rząd i parlament dzięki dzisiejszej konferencji pochyli się jeszcze głębiej nad tym problemem bolącym nas wszystkich. Raz jeszcze bardzo dziękuję za możliwość patronowania konferencji o tak szlachetnej idei. Gratuluję jej organizatorom podjęcia bardzo trudnego tematu, którego celem jest wychowywanie Polaków w trzeźwości. Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu problem alkoholizmu, tak dotkliwy zarówno dla osób chorych, jak i ich bliskich, będzie coraz rzadszy. Życzę Państwu owocnych obrad, których owoce obrócą w dobrą politykę wychowania w trzeźwości. Z wyrazami szacunku, wicemarszałek Senatu Maria Koc. Dziękuję. Dziękujemy za te słowa. W takim razie przed nami pierwszy panelista. Temat pasjonujący pomiędzy PRL-em a trzecią RP. Prawne, społeczne i kulturowe aspekty polityki alkoholowej w Polsce. Przed Państwem dr Dawid Piekarz, Instytut Staszica. Jeśli mogę dodać, już prosi się, żeby ten temat troszkę szerzej. Nie wiem, czy mamy na to czas, pewnie nie, ale może od średniowiecza warto zacząć. Miody pitne. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Dawid Piekarz. Miałem przyjemność być autorem raportu Instytutu Staszica, który w tej chwili chcemy Państwu zaprezentować. Proszę Państwa, ten raport tak naprawdę nazywa się Prawne, społeczne i kulturowe aspekty polityki alkoholowej w Polsce. I on tak naprawdę miał dwa założenia. Założenie pierwsze to jest takie, że postanowiliśmy zobaczyć, w jaki sposób działa nie tylko sama ustawa o wychowaniu w trzeźwości, o której, jak mówiliśmy, ma już 37 lat, ale też w jaki sposób wywiera ona wpływ na życie społeczne, na postrzeganie alkoholu, na tworzenie pewnych wzorców społecznych, kulturowych i wreszcie jak funkcjonuje ona w świecie XXI wieku. No pamiętajmy, młodsi z Państwa nie pamiętają, ci z siwymi skroniami już jednak tak, że jednak świat roku 82, a świat roku 2019, no to prawda, duży wehikuł czasu by musiał być, żebyśmy mieli takie porównanie. I Szanowni Państwo, jedna niezwykle ważna uwaga, powiedziałbym, metodologiczna. To znaczy myśmy w tym raporcie i bardzo chciałbym, żebyście Państwo patrzyli na to trochę też tymi samymi oczami. Myśmy kompletnie nie patrzyli na to z punktu widzenia rynkowego. To znaczy, pisząc ten raport, nie zastanawialiśmy się, czy jednemu rodzajowi alkoholów pogorszymy, a drugiemu poprawimy, komu się będzie na rynku wiodło lepiej, a komu gorzej. Kompletnie na to nie zwracaliśmy uwagi. Patrzyliśmy na dwa aspekty. Pierwszy to aspekt socjologii prawa, czyli tego, w jaki sposób norma, regulacja, nakaz, egzekwowanie wpływają na życie społeczne, kształtują zachowania ludzi, kształtują postawy ludzi. A drugi to jest takie spojrzenie, powiedziałbym, zimnym okiem stratega. Potraktowaliśmy po prostu ustawę jako pewien cel do wykonania, czy też może szerzej, kwestie trzeźwości, kwestie odpowiedzialnego i bezpiecznego spożywania alkoholu, jako pewien cel do osiągnięcia i spojrzeliśmy na to z punktu widzenia środków, celów, kosztów i efektów na koniec. I to jest taka główna optyka tego raportu. Chcielibyśmy właśnie, żebyście Państwo też, oglądając i słuchając tę krótką prezentację, spojrzeli na to właśnie z tego punktu widzenia, żebyśmy, mówiąc prosto, trochę nie wpadli w rozmaite stereotypy, które dyskusji o alkoholu w życiu społecznym towarzyszą. Szanowni Państwo, tutaj duch pani poseł Moczydłowskiej ewidentnie się nad nami będzie unosił, bo faktycznie od tego trochę chciałem zacząć. To była pierwsza tak naprawdę ustawa dotycząca kwestii alkoholu w Polsce. Jak napisała w swoim liście pani marszałek, zabrakło jednego głosu do całkowitej prohibicji, ale mieliśmy prohibicję tak naprawdę na 10% terytorium kraju. Dwa powody, to znaczy tam ta ustawa tak naprawdę nakładała mnóstwo drobnych zastrzeżeń, czyli na przykład mógł być jeden punkt
sprzedaży na 2500 mieszkańców, czyli jeżeli jakaś gmina nie miała 2500 mieszkańców, to tam po prostu nie było punktu sprzedaży, przynajmniej legalnego. Były potężne ograniczenia dotyczące odległości 300 metrów od w zasadzie wszystkiego, niektórych zakładów pracy, kościołów, urzędów, szkół, tak dalej. Więc były miejsca, gdzie po prostu nie dało się, nie mógł funkcjonować punkt sprzedaży, ponieważ nigdzie nie wpadało to w odpowiednią odległość. Były też ograniczenia czasowe, na przykład prohibicja obowiązywała od soboty do poniedziałku do 10 rano, czyli tak naprawdę w dni wolne od pracy teoretycznie pić się nie dało. Natomiast proszę zwrócić uwagę na ostatni akapit, na ostatni wers tej prezentacji. Teoretycznie w 1919 roku Polak wypijał 1 litr alkoholu. Biorąc pod uwagę nawet to, co znamy z literatury i z filmów, że i styl życia był wtedy dużo mniej zdrowy niż obecnie, no wiadomo, że była to zapewne, to legalne spożycie było zapewne kroplą w morzu. Natomiast jeżeli już faktycznie trzymamy się tego wskaźnika, no to w 1939 u progu II wojny światowej to był wzrost o 100%. Zresztą w ogóle tej ustawie tak naprawdę wyrwano zęby w roku 30, zdaje się, lub 31, w momencie, kiedy Polska weszła w wielki kryzys. Po prostu okazało się, że dochody z sprzedaży alkoholu są dla państwa na tyle ważne, że po prostu tak rygorystycznych zakazów utrzymać się nie da. To po pierwsze, a po drugie okazało się, że znowu dotyczyło to pewnej niewielkiej ilości alkoholu spożywanego legalnie. No w związku z tym państwo uznało, że niech z dwojga złego już ludzie piją alkohol legalny i dzielą się pieniędzmi z państwem, niż mają funkcjonować na czarnym rynku, który, jak się łatwo domyśleć, był wtedy potężny. Natomiast dlaczego ja o tym wspominam? Też trochę o tym, że mam wrażenie, że ta ustawa przeniosła trochę z drugiej RP do PRL-u i do trzeciej RP pewną kulturę zakazu, która trochę funkcjonuje i jest takim główną osią rozmaitych regulacji, które w tej chwili mamy. A czy to dobrze, czy to źle, to zaraz przejdę. Proszę państwa, no, mamy ze stanu wojennego trzy ustawy. Mamy ustawę o wychowaniu w trzeźwości, o której rozmawiamy, mamy prawo prasowe i mamy bodajże ustawę o fundacjach. Czy ta ustawa, gdybym miał powiedzieć, czy ustawa o wychowaniu w trzeźwości jest dobra czy zła, to bym powiedział tak. To zastanówmy się teraz, czy dekret cesarza Konstantyna bodajże z 315 roku regulujący ruch wozów po drogach Imperium Rzymskiego był dobry czy zły. No pewnie na ówczesne czasy coś regulował. Gdybyśmy dzisiaj próbowali zastąpić tym edyktem kodeks drogowy, to by nam się po prostu pewnie w godzinę wszystko zatkało albo mielibyśmy kompletną katastrofę komunikacyjną. Powiedziałbym, że główny element tej ustawy jest taki, że tak naprawdę ona powstała w kompletnie innych realiach społecznych, ustrojowych, ale także kompletnych realiach dotyczących życia społecznego. Na przykład nie było internetu, na przykład nie było e-sklepów, na przykład był komunizm gospodarką centralnie sterowaną, generującą rozmaite problemy, których my dzisiaj już nie mamy. Mamy tak naprawdę dwa takie główne leitmotywy tej ustawy, które trochę rzutują nam na całość regulacji alkoholowych, o których my w tej chwili mówimy. Pierwsze to jest to, co mam napisane w preambule, czyli organy władzy i administracji mają zmierzać do ograniczania spożycia i to jest jeden element. Drugi element to jest zmienianie struktury spożycia z alkoholi mocnych na alkohole niskoprocentowe. No właśnie, mamy 37 lat, zobaczmy, co to przez te 37 lat zmieniło się w ustawie, zmieniło się w prawodawstwie i jak wygląda życie społeczne po 37 latach. Właśnie, jeżeli znowu patrzymy na ustawę z 1982 roku, to przypomina się słynne powiedzenie Kisiela, że socjalizm znakomicie rozwiązywał te problemy, które sam stwarzał. No i to trochę tak było, bo jeżeli spojrzymy sobie na strukturę spożycia, wtedy 70% alkoholu pito w postaci wódki. Tyle tylko, że najprawdopodobniej, i zaraz pokażemy istotne dowody, dlaczego tak sądzimy, kompletnie nie wynikało to z tego, że ludzie po prostu tę wódkę lubili, a czego innego nie lubili. Wynikało to z powodów kilku. Po pierwsze, dlatego, że nic innego tak naprawdę nie było. Znaczy piwo było tak naprawdę rarytasem i nie do dostania, a wino było w zasadzie jabłkowe. Drugi element to, że ta wódka była na kartki. No jak ktoś miał tą wódkę na kartki, no to ją najczęściej wykupywał. Była ona też pewną walutą w rozliczeniach międzyludzkich, co do dzisiaj funkcjonuje w powiedzeniu załatwić coś za flaszkę. Wtedy było to absolutnie dosłowne traktowanie, więc jak już ktoś ten alkohol kupił, to albo go wypił, albo dał komuś, kto też go wypił. No i wreszcie kwestia braków i niedoborów rynkowych. No tutaj widzimy statystyki, które z naszego punktu widzenia wydają się absurdalne.
No bo jeżeli w połowie lat 80. Polak na alkohol wydawał więcej niż na mięso, a 60% więcej niż na ubranie, no to nie znaczyło, to nie chodziło o to, że on po prostu lubił alkohol albo chciał być, albo chciał się tym alkoholem nieustannie upijać, tylko z tego, że mięsa nie było albo było na kartki, a ubrań nie było po prostu. A część też była na kartki, jak buty bodajże. No w związku z tym po prostu w kieszeni zostawała dużo ilość bezwartościowych pieniędzy, za które nie dało się za bardzo czegoś kupić i nie było sensu ich oszczędzać, a alkohol był po prostu dostępny. Więc go pito. Więc znowu, te 70% spożycia alkoholu wtedy, gdzie ta proporcja się dzisiaj kompletnie odwróciła. Tak naprawdę, jeżeli widzą Państwo w pierwszym wersie, to z 70% zjechaliśmy na 27%. No to jest dokładnie ta różnica, która moim zdaniem pokazuje tą potężną zmianę. Czy się ograniczyło spożycie? No była taka sinusoida, którą za chwilę pokażę Państwu na wykresie, ale jeżeli patrzymy twardo na cyfry, to się nie ograniczyło. Dokładnie w tej chwili mniej statystyczny Polak na głowę wypija dokładnie tyle samo, ile wypijał w momencie uchwalania ustawy. Tu oczywiście jedno zastrzeżenie, bo oczywiście różne dane krążą po rynku, różnie się liczy. One się nie różnią co do rzędów wielkości. Natomiast jeżeli gdzieś Państwo zobaczycie zamiast 27% jako wódkę 30%, no to wynika to z rozmaitych różnic, jakie autorzy różnych badań i raportów im wychodzą z metodologii, ale to jakby nie zmienia obrazu, więc traktujmy to z pewną umowną tolerancją. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę zmiana, o którą postulowała ustawa, kompletnie nie nastąpiła w momencie, kiedy uchwalono ustawę. Trend spadku spożycia wódki a wzrostu spożycia piwa zaczął się w 1992 roku, a te krzywe przecięły się w roku 1996. Proszę zwrócić uwagę. Więc idąc twardym rygorem naukowym, no ciężko zauważyć korelację tego elementu z uchwaleniem lub nieuchwaleniem ustawy, ale ze zmianą ustroju społeczno-gospodarczego, z faktem, że nagle zaczęło w sklepach być dostępne piwo, wino, whisky, miód, mnóstwo różnych alkoholi, które po prostu można było kupić lub nie, że pojawił się normalny, zdrowy obieg pieniądza w gospodarce, czyli nie było już nadwyżki, z którą kompletnie nie było co zrobić. Można sobie na przykład było pójść kupić buty, ciuch albo, nie wiem, kawior w słoiku, jeżeli ktoś miał takie upodobania kulinarne. Nie trzeba było tych pieniędzy wydawać na alkohol. W związku z tym jedną z tez, które jakby w toku pracy nad tym raportem wykazaliśmy, to jest to, że z jednej strony to, co ustawa postulowała, czyli zmiana struktury spożycia, w relatywnie niewielkim stopniu wynikało z tego, że uchwalono ustawę. Natomiast w bardzo istotnym stopniu z tego, że zmienił się ustrój i system społeczno-gospodarczy. Ale oczywiście ustawa też miała tutaj swoje istotny wpływ, ponieważ jednak te alkohole niskoprocentowe, zgodnie z duchem i zapisami ustawy, były i są do dzisiaj kompletnie inaczej opodatkowane niż alkohole wyżej procentowe. Znaczy, mówiąc najprościej, w tej chwili mamy do czynienia trochę z sytuacją, w której alkohole wysokoprocentowe, będzie jeszcze o tym osobny slajd, opodatkowane są najwyżej. Natomiast piwo w ogóle opodatkowane jest w największym, jest nie z powodu zawartości alkoholu, tylko zawartości ekstraktu. Więc akurat piwo ma opodatkowanie liczone w inny sposób, co też przyczyniło się do tego, że to właśnie ono zaczęło wypierać wódkę z rynku. Natomiast mamy jeszcze tak naprawdę cały czas pewien stereotyp, o którym można odnieść wrażenie, ciągnie nam się od II Rzeczpospolitej, czyli tego, że wódka traktowana jest trochę jako taki alkohol, którym się upijamy i który sprzyja patologii, podczas kiedy piwo i wino to są takie alkohole, no pół serio, że w zasadzie człowiek jak pije wino i piwo, to sobie tam krzywdy nie zrobi, ale jak już pije wódkę albo coś mocnego, no to już mamy spory problem. Więc powiedziałbym, że pomysł ustawodawcy na takie, a nie inne ustalenie wektorów czy celów tej ustawy nie brał się naszym zdaniem z tego, że inaczej, brał się z tego, że ustawodawca widział świat, jakim widział i wyszedł z kompletnie błędnych założeń. One po prostu wynikały z centralnie planowanej, niewydolnej, socjalistycznej gospodarki i efektów życia społecznego, jakich ona generowała. Teraz tak, no oczywiście bardzo wiele kontrowersji budzi kwestia, czy alkohol wolno reklamować, czy nie. Spojrzeliśmy, jak to wygląda w Unii.
No to w Unii jest tak, że jesteśmy tak naprawdę w środku stawki. To znaczy są kraje, które mają dużo gorsze, dużo bardziej restrykcyjne kwestie reklamowe od nas, a są też kraje, w których jest to dużo bardziej zliberalizowane. Ja tutaj patrzyliśmy tutaj tak naprawdę na orzecznictwo ETS-u, które mówią tak naprawdę o tym, że można wprowadzać ograniczenia determinowane ochroną zdrowia, o ile faktycznie, a nie nominalne, odnoszą się one do wszystkich alkoholi, niezależnie od miejsca pochodzenia, ponieważ każdy alkohol jest szkodliwy dla zdrowia. Czyli Europejski Trybunał Sprawiedliwości, mówiąc prosto, stoi na stanowisku trochę w kontrze do naszej ustawy, czyli on mówi, alkohol to alkohol. Może być tak samo szkodliwy, niezależnie w jakiej formie jest on podawany. Dlatego na przykład ETS uznał, że bo wiadomo, no ETS nie mówi wolno to, nie wolno tego, tylko są po prostu do niego jakby zaskarżane konkretne akty. Czyli z jednej strony oczywiście uznał, że zakaz reklamy alkoholu powyżej 23% w kinach i przy autostradach, ale na przykład swoboda przedsiębiorców może być posunięta znacznie dalej niż na przykład całkowity zakaz, czy też zakaz któregoś rodzaju alkoholu. Mówiliśmy trochę o kulturze zakazu i to jest też dość istotny problem tej ustawy. To znaczy, jeżeli spojrzymy sobie na to, jak ją tak naprawdę nowelizowano, już nie szliśmy głębiej. Spojrzeliśmy sobie na rok 2018. Możliwość nałożenia zakazu sprzedaży między 22 a 6 rano na terenie konkretnej gminy, no to jest takie półkontrowersyjne. No oczywiście tyle tylko, że trzeba pamiętać, że tak naprawdę zapewne 500 metrów dalej będzie już inna gmina z inną stacją benzynową i innym sklepem, więc no, można wątpić w skuteczność tego działania, ale proszę zwrócić uwagę na przykład, że o ile do tej pory było wymienione, gdzie nie wolno spożywać alkoholu, czyli w parkach, na placach zabaw i tak dalej. O tyle w 2018 roku ustawodawca wprost napisał, że nie wolno spożywać w miejscu publicznym, a Rada Gminy może ustalić miejsce, gdzie spożywać wolno. To była paradoksalnie, jeżeli tak sobie spojrzymy na koincydencję, no bo oczywiście ustawodawca tego wprost nie powiedział, wyroków sądowych, które tak naprawdę okazało się, że na bulwarach warszawskich wolno sobie przynieść piwo i je spożywać. To znaczy osoby, które za to ukarano, zostały ukarane mandatem, odwołały się do sądu, przeszły przez całą ścieżkę legislacyjną, sąd uznał, że tak naprawdę wolno. No zaowocowało to natychmiast kontrofensywą legislacyjną, kiedy zabroniono tak naprawdę w każdym miejscu publicznym, tyle tylko, że polskie prawo nie definiuje, co to jest miejsce publiczne. W związku z tym mamy kolejny zakaz, który nader trudny jest do wyegzekwowania, no bo tak naprawdę, gdyby ktoś bardzo literalnie chciał do tego podchodzić, no to niech wskaże nam ktoś ustawę, w której jest napisane, co to jest miejsce publiczne. Więc jakby nie tyle potępiamy sam ten zakaz, to raczej wskazujemy na to, że to jest takie, mieszanie łyżeczką w herbacie, która się wcale od tego nie zrobi słodsza. No teraz pytanie oczywiście, jeżeli nie zakazy, to co? I do tego dojdziemy za chwilę, bo jeszcze są dwa ciekawe elementy. Mianowicie popatrzyliśmy sobie na orzecznictwo sądów administracyjnych, bo najczęściej kary nakładane na sprzedawców czy dystrybutorów alkoholu, one najczęściej trafiają do sądów administracyjnych. No jednym z takich elementów, które no, siłą rzeczy on z ustawy kompletnie nie wynika, jest sprzedaż przez internet, a nie wynika, no bo nikomu się wtedy nawet nie śniło, że będzie coś takiego jak internet. To chyba nawet w opowiadaniach science fiction coś takiego się jeszcze nie pojawiło. No i teraz pytanie brzmi, czy na przykład wolno handlować alkoholem przez internet? Większość sądów administracyjnych stoi na stanowisku, że nie wolno, a wyciąga to z preambuły ustawy, która mówi, że ustawa ma ograniczać spożycie, czyli każde działanie, które ogranicza spożycie, utrudnia dostęp do alkoholu, jest tak naprawdę zgodne z duchem ustawy. Ale mamy też, tutaj już szczegółowo opisaliśmy to w raporcie, wyrok kompletnie innego sądu administracyjnego w Krakowie, który stwierdził, sprzedaży przez internet dokonuje sprzedawca, który ma również sklep, można powiedzieć, naziemny, czyli fizycznie ma sklep z alkoholem, a sprzedaje także przez internet, no to już w zasadzie mu wolno. No, inną kwestią jest, po co jest zakaz sprzedaży alkoholu przez internet, skoro tak naprawdę to, gdyby na przykład ktoś, kto nie jest do tego uprawniony, na przykład jakiś nieletni, chciał sobie kupić, no to ma milion prostszych sposobów niż zamówić w sklepie, w którym musi się zarejestrować, w którym kurier ma obowiązek sprawdzić mu dowód i w którym ten alkohol dostanie najwcześniej chyba po kilku godzinach, a najprawdopodobniej następnego dnia. Więc to jest element, który no, można oczywiście mówić, że on jest zgodny z literą prawa, natomiast gdzie on ma tak naprawdę zmniejszać spożycie alkoholu i utrudniać dostęp osobom niepowołanym? No to jest wielkie pytanie. No i druga urocza rzecz to jest, czy alkohol na wystawie sklepu to reklama? No, był chyba jeden tego typu wyrok sądu, gdzie sąd stwierdził, że postawienie opakowania alkoholu na wystawie sklepu z alkoholem jest reklamą i jako takie jest zakazane i podlega karze. Szanowni Państwo, bo tutaj
mamy kolejną kwestię pewnego stereotypu, bo to jest troszeczkę tak, że my mamy wrażenie, że właśnie to jest kwestia tego, że my mamy wrażenie, pewnie do pewnego stopnia uzasadnione, ale do pewnego stopnia, że my tak naprawdę mamy problem z dość powszechnym pijaństwem. Ponieważ powinna być anegdota zawsze, no to Alosza Awdiejew zawsze na koncercie opowiada taką anegdotę, że są wprawdzie narody, które piją więcej niż Słowianie, tylko zupełnie nie umieją tego okazać. I to jest święta prawda, no bo okazuje się, że pod względem spożycia alkoholu my jesteśmy poniżej średniej nawet unijnej, czyli przeciętny Polak pije mniej niż przeciętny obywatel Unii Europejskiej. Natomiast mamy na przykład jeden z najwyższych wskaźników abstynencji. 27% dorosłych Polaków mówi, że w czasie ostatnich 12 miesięcy w ogóle nie piło. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje liczbę uzależnionych od alkoholu na 800 tysięcy osób, czyli mniej więcej 2% populacji. Natomiast samych siebie według badań Diagnoza Społeczna określa z kolei 6,2% Polaków, z czego 80% to mężczyźni. I teraz proszę zwrócić uwagę na ten wers pośrodku, że niemal połowę czystego alkoholu wypija 5,3% konsumentów. Czyli tak naprawdę mamy coś, co dość twardo nam w tych badaniach wychodzi. Czyli mamy pewną niewielką grupę, która tego alkoholu kompletnie nadużywa i nadużywa go, można powiedzieć, twardo i z regularnością. Natomiast sam odsetek osób uzależnionych, znowu, i to będzie na następnym slajdzie, jest niższy niż przeciętna w Unii Europejskiej. Czyli no, nie jesteśmy pod tym względem krajem, który w jakiś sposób odbiega, a jeżeli odbiega, to nawet przynajmniej na plus. Jest natomiast inny niepokojący element, czyli 40% populacji spożywa alkohol codziennie, już przynajmniej raz w tygodniu. I to właśnie. I tutaj dochodzimy do elementów, że tak naprawdę ustawa, która miała pewne problemy rozwiązywać, jak wychodzi nam z badań, ona jej nie tyle rozwiązała, co ona jej przesunęła w inne obszary. No bo faktycznie ci ludzie, którzy piją alkohol codziennie lub przynajmniej raz w tygodniu, no to co oni piją? No ano, oni piją przede wszystkim piwo. Ponadto osoby, które spożywają najwięcej w przeliczeniu na czysty spirytus i wypijają tą połowę, znowu i to jest 7% populacji, znowu tak naprawdę one twierdzą, że one w dużej mierze codziennie lub kilka razy w tygodniu piją piwo. Czyli alkohol, który tak naprawdę zgodnie z ustawą powinien być w tym, który jest zdrowszy i spożywany odpowiedzialnie. Znaczy, znowu, nie chciałbym, żeby tu wybrzmiało, że powiemy, że piwo jest złe i w związku z tym należy znowu komuś coś zabrać, a komuś coś dodać. Raczej pokazujemy twardo, że alkohol to alkohol. No, czy człowiek tego alkoholu nadużyje wypijając wódkę, czy go nadużyje wypijając piwo? To z punktu widzenia zdrowotnego, społecznego, socjalnego, jakiegokolwiek innego, jest to nadużyty alkohol i ten alkohol to alkohol. No i właśnie. Jak nam ta ustawa zadziałała? No, pijemy wódki trzykrotnie mniej. Natomiast najwięcej czystego alkoholu pijemy w piwie. Znaczy, najwięcej czystego alkoholu. Chodzi mówiąc prosto o to, że dla celów statystycznych liczymy z całego wypitego alkoholu, mówiąc prosto, wyciągamy tyle, ile z ogólnej objętości napojów alkoholowych wyciągamy tyle, ile czystego alkoholu w nim było. Przeliczamy, jakby on wyszedł na alkohol czysty i stuprocentowy i to dzielimy na głowę Polaka. To jest mniej więcej ta metodologia też, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Więc 59% wypijamy tego w piwie. 9% w winie, 27% w wódce. No i piwo ma największy udział w rynku i to jest rekord w Unii Europejskiej. No gdyby nam się wydawało, że tutaj Irlandczycy czy Niemcy piją więcej piwa, jeżeli chodzi o udział w tym, co spożywają, to nie, bijemy na głowę. No i znowu 7% Polaków pije piwo codziennie lub raz w tygodniu, a 40% raz w tygodniu. Natomiast napoje spirytusowe z podobną częstotliwością pije mniej niż 20. Czyli znowu ustawa tak naprawdę zrobiła to, co miała. Bo jeden cel pod tytułem, żebyśmy pili mniej, no to nie spełniła, pijemy tyle samo. Tam oczywiście jak pokazywaliśmy ten wykres, gdzie się przecinały krzywe, to widać, że tam było takie wahnięcie w pewnym momencie. Spadek w dół, natomiast no w tej chwili to się tak naprawdę wyrównało. Natomiast z drugiej strony ta ustawa tak naprawdę zmieniła kwestię tego, że faktycznie zdecydowana większość alkoholu zgodnie z intencją ustawodawcy wypijana jest w formie alkoholu lekkiego. Pytanie, czy to nam coś specjalnie zmienia. Tu państwo widzicie właśnie strukturę spożycia. Wino i miody pitne to jest ta żółta kreseczka na dole. Natomiast widzimy, że taki pik wódki nam się po prostu
po prostu bardzo mocno zaczął spadać. Natomiast to są ewidentnie lata 90., gdzie to piwo tak naprawdę wybiło z linią, która pokazuje jego spożycie. I w zasadzie ta linia łagodnie, acz nieustępliwie rośnie. Tu w bardziej widocznej formie mniej więcej, jak to wygląda. Natomiast co jest jeszcze ważne? Badania tak naprawdę pokazują, że nie ma konkurencyjności między alkoholami nisko- a wysokoprocentowymi. To znaczy, jak ktoś nadużywa, to nadużywa. Jak ktoś pije dużo, to pije dużo i piwa, i wódki. A jak pije oszczędnie, to znowu pije mało jednego i drugiego. Więc to znowu, wbrew temu, co się zapewne wydawało ustawodawcom z okresu stanu wojennego, to nie jest tak, że jeżeli ludzie zaczną pić alkohole niskoprocentowe, no to nam to spożycie spadnie. Znowu widać, że jest pewna grupa, która tego alkoholu nadużywa w bardzo istotnym stopniu i jak go nadużywa, to nadużywa po całości. Tutaj znowu nie ma tego elementu, że jeden alkohol pijemy bezpiecznie i odpowiedzialnie, a drugi nie. No właśnie, bo teraz tak. Ta ustawa oczywiście, jeżeli wyszliśmy od socjologii prawa, to teraz jest pytanie, czy ta ustawa tak naprawdę nam społeczeństwo jakoś wyedukowała. No bardziej nam z badań wychodzi, że ona nie tyle wyedukowała, co stworzyła pewne stereotypy, które jak wszystkie stereotypy stwarzające uproszczony obraz świata niekoniecznie służą czemuś dobremu. No bo teraz tak. Jeżeli sobie nawet spojrzymy na pewne społeczne przyzwolenie, no czy ktoś z Państwa widział polityka z kieliszkiem polskiej wódki? No pewnie mało kto. Polityk z kuflem piwa na festynie przy kiełbasie? Ale rzeczywiście czemu? Swój chłop, no piwko sobie wypił. Z winem podobnie, no trunek elegancki. Więc no, to jest pytanie, że jednak, czy mówiąc prosto, stygmatyzując jeden rodzaj alkoholu, a wpuszczając do przestrzeni publicznej drugi, myśmy tak naprawdę zrobili coś dobrego dla świadomości społecznej, czy może niekoniecznie? Bo to jest troszeczkę tak, że piwo i wino są tak naprawdę z przestrzeni publicznej kompletnie wymiecione, natomiast piwo reklamują sportowcy i celebryci. Pytanie, czy to tak naprawdę w jakiś sposób kształtuje nam dobre wzorce? Wydaje się, że nie. Ponieważ efekt jest taki, że mamy społeczne przyzwolenie na to, żeby sobie ktoś w niewielkim, nawet często w relatywnie niewielkich ilościach pił piwo czy wino. No jeżeli ktoś sobie wieczorem wypije piwo albo dwa, albo kieliszek wina albo dwa, no to napił się kulturalnie i cywilizacyjnie, ale jakby on wypił dwa kieliszki wódki, to już w zasadzie zaczyna być podejrzany o to, że jest to człowiek mający problem z alkoholem. Znowu nie chodzi o to, że tu jest piwo, a tu jest wódka. Bardziej chodzi o to, że system kształtowania postaw został ustawiony trochę tak, że on bardzo mocno piętnuje jedne zachowanie, ale jest kompletnie ślepy na drugie zachowanie, które tak samo może być bezpieczne lub niebezpieczne. No właśnie, ale teraz najnowsze badania wskazują, że tak naprawdę dużo bardziej niebezpieczne jest codzienne picie nawet umiarkowanej ilości, ale codzienne, niż na przykład spożycie takiej samej ilości czystego alkoholu, ale rzadziej. Więc mamy być może sytuację, w której tak naprawdę regulacja prawna skłania ludzi do tego, żeby oni zachowywali się w sposób, który jest dla nich de facto szkodliwy. No bo jeżeli patrzymy na to, jak działa prawo, no to prawo poza tym, że nakłada nakaz i sankcje, to ono też w jakiś sposób uczy ludzi, co jest dobre, a co złe. No więc jeżeli ustawa mówi, że w zasadzie picie alkoholu wysokoprocentowego to jest bardzo podejrzane, ale niskoprocentowego, no to w zasadzie żaden problem, no to tak naprawdę ludzie zachowują się trochę tak, jak ustawodawca chce, żeby on się zachowywał. No i teraz tak. Znowu. Picie alkoholu, napojów spirytusowych przez kobiety w ciąży czy kierowców jest absolutnie potępiane. W przypadku piwa są. No właśnie. Natomiast piwo jest napojem, którym dokonuje się inicjacji alkoholowej i tak naprawdę najwięcej nastolatków, którzy sięgają po alkohol, no to sięgają po piwo. No, pewnie są dwa powody. Po pierwsze, pierwszy powód to jest fiskalny. Ono jest po prostu relatywnie najtańsze. A po drugie, znowu, jest pewne przyzwolenie społeczne na to, że w zasadzie no jak ktoś wypił piwo, no to, ale jakby po wódkę sięgnął, problem. O właśnie, bo to jest trochę, stąd teza, którą postawiliśmy, to jest ten środkowy wers, że zawarte w ustawie przeświadczenie o niskiej szkodliwości alkoholów niskoprocentowych tak naprawdę wykreowało fakt społeczny. Znaczy ludzie uznali, że skoro ustawa tak mówi, no to po prostu tak jest.
I dlatego na przykład, jeżeli spojrzymy sobie na badania, my oczywiście w raporcie je cytujemy dość obszernie, to są badania ERC, rynek opinii na temat czego Polacy nie wiedzą o alkoholu, no to tam widać, że generalnie wiedza Polaków o alkoholu jest oparta na bardzo silnym stereotypie, który mówi, że bardzo często zawyża się ilość alkoholu w spirytualiach, wódka, whisky czy brandy. Natomiast w piwie czy w drinkach uważa się, że tego alkoholu jest znacznie mniej niż by się wydawało. I w związku z tym mamy pewną normę prawną i społeczną, która jakoś tam kształtuje zachowania ludzkie i można odnieść wrażenie, że kształtuje je w sposób, delikatnie mówiąc, nie najlepszy, a mówiąc to brutalnie, być może w sposób nawet szkodliwy. Teraz znowu. Bo jeżeli sobie spojrzymy na to, że spożywamy tyle samo alkoholu w tej chwili, co w momencie, kiedy uchwalano ustawę, no to wydawałoby się, że i poziom patologii i problemów powinien być porównywalny. No otóż nie jest. Tylko dlaczegoż on nie jest? Ano najprawdopodobniej dlatego, że radykalnie od tamtego czasu zmienił się sposób życia i sposób funkcjonowania. No, za komuny można było przyjść do pracy pijanym albo na kacu, bo nas raczej nikt nie wyrzucił, bo wiecznie był brak ludzi do pracy. W tej chwili raczej większość ludzi boi się przyjść do pracy na kacu albo pijanemu, bo te prace stracą. Powszechnie jeździmy samochodami. Często jedziemy samochodem do pracy, odwozimy dzieci, potem je przywozimy. No, to nie jest to nie sprzyja temu, żeby się napić. Więc to są elementy, które w istotny sposób zmieniły, ale także, i znowu tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jednak prowadzone tak naprawdę od 30 lat przez z jednej strony państwo, ale z drugiej strony także producentów i dystrybutorów działania edukacyjne i uświadamiające. I te działania edukacyjne i uświadamiające prowadzą tak naprawdę wszystkie branże. No pewnie państwo z oczywistych powodów bardziej znacie te, które robi branża piwna, no bo oni mają mniej więcej otwarty dostęp do mediów i w tym przekazie reklamowym także widać przekaz odpowiedzialnościowy. Natomiast tak naprawdę trzeba sprawiedliwość oddać, że tutaj inni producenci alkoholu, także ci, którzy nie są w mediach obecni, działają. I dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że poza zmianą stylu życia, to zapewne właśnie edukacja odpowiedzialnościowa jest tym elementem, który istotny sposób zmienił skalę szkodliwości społecznej alkoholu. Pod względem spożywania alkoholu znowu zajmujemy 19 miejsce w Europie, czyli raczej pijemy bezpieczniej niż przeciętny Europejczyk. A jeżeli ktoś widział Anglików w Krakowie, no to już w ogóle dużo bardziej. Mamy w Polsce najniższy odsetek kobiet nadużywających alkoholu, tylko 2,4%. I proszę państwa, mamy stereotyp Polski jako kraju rozjeżdżanego przez pijanych kierowców. No w ciągu dekady liczba wypadków spowodowanych po alkoholu spadła nam o połowę. No z czegoś to się wzięło. Oczywiście w pewnej mierze także z lepszej prewencji policji. Z faktem, że policja prowadzi rozmaite akcje mające na celu masowe wyłapywanie kierowców po spożyciu, ale także poprzez na przykład akcje edukacyjne. No tak z osobistego doświadczenia znam kilka osób, które dopiero z przekazów można powiedzieć sponsorowanych, tworzonych przez branżę, dowiedziały się, że człowiek na kacu dalej jest pijany. I że jak człowiek wieczór popił, to rano nie powinien jednak wsiadać za kierownicę, bo wielu uważało, że się przespałem, kawę wypiłem, APAP wypiłem, nic mnie nie boli, mogę jechać. Więc to są elementy, które ewidentnie działają. I to jest bardzo ważny element, o którym powiemy za chwilę. Proszę państwa, od kilku lat rośnie odsetek kobiet, które zachowują całkowitą abstynencję podczas ciąży. 10%, tylko 10% spożywa alkohol w trakcie ciąży, ale 65% przyznaje, że nikt z opieki medycznej z nimi na ten temat nie rozmawiał. Więc tu jest ewidentne pole do działań, ale też widać, że jeżeli tylko 10% spożywa, a z 60% nikt nie rozmawiał, to świadczy, że jednak jest w społeczeństwie ugruntowane i twarde przekonanie, że po prostu nie wolno. To już widzieliśmy. Szanowni państwo, bo właśnie, jeżeli spojrzymy sobie na budżet, znowu jest kolejny stereotyp, że budżet jest napędzany alkoholem, to nie do końca prawda, chociaż skala danin płynących z alkoholu jest ogromna. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy, to znowu, zgodnie z duchem ustawy, mamy sytuację, w której tak naprawdę głównie się fiskus koncentruje na napojach wysokoprocentowych. Od 1993 do 2001 wprowadzono 13 podwyżek akcyzy, to jest o 322%. W 2002 roku akcyza na wyroby spirytusowe została o 30% obniżona, co spowodowało natychmiastowy skok dochodów do budżetu. Natomiast w 2005
i w 2005 podwyższono akcyzę tylko na alkohol mocny i w 2009 na wszystkie, z tym, że piwo dostało stawkę o 3% mniej, co było też kolejnym impulsem prorozwojowym. No tylko teraz, jeżeli w 2014 podniesiono stawkę akcyzy na alkohole mocne o 15% i budżet chciał mieć z tego 12% więcej, no to nie miał. Wpływy spadły o 2%, ale z kolei spożycie alkoholu dalej rosło, zwłaszcza w piwie, a także zaobserwowano wzrost czarnego rynku, ponieważ nie tylko spadły wpływy akcyzowe, ale nagle się na przykład okazało, że mamy do kraju potężny import spirytusu przemysłowego, co kompletnie nie wynika z jakiejkolwiek potrzeb przemysłu. No bo to jest trochę tak, że alkohol mocny ma jedną, mówiąc prosto, wadę z punktu widzenia fiskusa, to znaczy jego się opłaca przemycać. No ciężko jest, żeby przemycić, mówiąc prosto, taką ilość piwa czy wina, żeby to się opłacało, to już trzeba by było zrobić potężną logistykę. Alkohol mocny jest stosunkowo łatwiej przemycić albo nielegalnie wyprodukować. A pamiętajmy też o tym, że my tak naprawdę mamy w tej chwili stawkę akcyzy na alkohol mocny najwyższą w otoczeniu. To znaczy nie chodzi tylko o Białoruś czy Ukrainę, ale mamy wyższą niż w Niemczech. Więc generalnie tak naprawdę można powiedzieć, że państwo, chcąc uszczelnić system, dość mocno zaprasza nie tyle szarą strefę, co czarny rynek do tego, żeby na ten rynek wchodziła. Oczywiście, że działanie służb celno-skarbowych w ostatnich latach jest radykalnie sprawniejsze, no ale z drugiej strony powtarzamy codziennie, nie budź nas na pokuszenie, więc niech państwo, też mówiąc najprościej, tego nie robi. I teraz tak, 27,6% to napoje wysokoprocentowe i one tak naprawdę zapewniają 63% wpływów z akcyzy z całego alkoholu. Natomiast ten eksperyment społeczny, który fiskus wykonał w 2014, pokazał, że my tak naprawdę jesteśmy przy ścianie. To znaczy pomysł realizowania dalej koncepcji generała Jaruzelskiego pod tytułem to dociskajmy podatkami wysokoprocentowe, natomiast faworyzujmy niskoprocentowe, no jest już tak naprawdę ścianą, przed którą stoi także fiskus. No bo wysokoprocentowych już się tak naprawdę nic podnieść nie da. Można tak naprawdę podnosić, ale to będzie powodowało spadek produkcji, spadek legalnego spożycia, a zapewne wzrost importu lub nielegalnej produkcji. No przecież nie o to państwu chodzi. No i właśnie, mamy teraz tak, że jedną z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich marek jest wódka, polska wódka. To jest taki, powiedziałbym, najbardziej polska branża. 93 firmy zarejestrowane w Polsce, 98 gorzelni, 50 tysięcy ton ziemniaków i 750 tysięcy ton zboża od polskich rolników. 224 miliony litrów, z czego 50 trafia na eksport. Wyroby spirytusowe eksportujemy do 75 krajów, to tworzy 100 tysięcy miejsc pracy. No i teraz znowu, czy my tak naprawdę wykorzystujemy ten pozytywny obraz polskiej wódki na Zachodzie? Ano nie, bo się wstydzimy. To jest troszeczkę tak, jak w latach 90. zahamowano eksport broni, bo decydenci uznali, że eksport broni jest niemoralny. No to nie będziemy eksportować polskiej broni, bo oczywiście inni nie mieli takich dylematów i polska zbrojeniówka została tak naprawdę z wielu rynków mniej wymagających wyrzucona. Ale my mamy bardzo podobny problem właśnie z ową polską wódką i tu powiem, że w myśl ustawy eksport tak naprawdę należy popierać. To znaczy każdy litr alkoholu wyeksportowany nie będzie wypity w kraju. Jesteśmy idealnie w celach ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Tylko mamy pewien stereotyp, no właśnie, że jednak polityk z kieliszkiem wódki to problem. Ale na przykład gdybyśmy sobie wyobrazili, nie wiem, prezydenta Irlandii, który się wstydzi whisky, albo prezydenta Francji, który się wstydzi koniaku, no to już nam się to wydaje lekko absurdalne, więc my tutaj znowu wpadliśmy w pewien społeczny stereotyp, który niczemu nie służy, a realnie szkodzi gospodarce i realnie szkodzi polskim producentom i wizerunkowi kraju. Szanowni Państwo, i teraz tak naprawdę chciałem podsumować, bo wrócę trochę do porównania, od którego zacząłem, czyli trochę współczesnego kodeksu drogowego z edyktem cesarskim dotyczącym ruchu wozów. No mamy inny ustrój, mamy inny świat z internetem, z e-sklepami, z brakiem granic. Mamy kompletnie inne społeczeństwo niż w latach 80., ale prawo mamy jak z lat 80. Dlatego postawiliśmy kilka postulatów, a główny, najważniejszy i spinający wszystką klamrą jest taki, że my po prostu potrzebujemy normalnej,
realnej, strategicznie ukierunkowanej polityki alkoholowej państwa na XXI wiek, a nie na końcówkę wieku XX i to jeszcze system komunistyczny. I to jest oczywiście tak, że my nie mówimy znowelizujmy ustawę, zmieńmy to, tu przestawmy przecinek. My mówimy, że w ogóle trzeba napisać, trzeba stworzyć nową politykę państwa w tym zakresie. A jej konsekwencją powinien być akt ustawowy w randze ustawy, który potem obrośnie rozporządzeniami wykonawczymi. I to powinno być zadanie nie tylko dla Sejmu, ale także dla organizacji społecznych, organizacji walczących z alkoholizmem, organizacji edukujących społeczeństwo, kościołów, wszystkich tak naprawdę interesariuszy, wszystkich tak naprawdę, którzy chcą w tym uczestniczyć. I to powinna być długa, szeroka dyskusja. Myśmy oczywiście sformułowali takie cztery główne postulaty, które naszym zdaniem powinny być takimi słupami milowymi w tym prawie. I to będą przede wszystkim tak. Brak prawnego podziału na alkohole wysoko i niskoprocentowe. Dlaczego? Ano dlatego, że jak pokazaliśmy przed chwilą, czy człowiek spożywa alkohol wysoko czy niskoprocentowy, to go spożywa bezpiecznie albo ryzykownie. I to ile on ma procent kompletnie dla bezpieczeństwa, zdrowia, pewnego niwelowania szkodliwości alkoholu w życiu społecznym, kompletnie nie ma znaczenia. Oczywiście celem organów państwa powinno być promowanie trzeźwości oraz odpowiedzialnego i umiarkowanego spożywania alkoholu, a także zapobieganie skutkom jego nieodpowiedzialnego używania. To jest oczywiście bardzo bliskie preambuły ustawy, o której mówiliśmy przed chwilą krytycznie, ale tu jest trochę inny sens. Chodzi o to, żeby trochę wyjść z tej kultury zakazu w kulturę strategii, w kulturę tego, w jaki sposób rozmaitymi narzędziami, którymi dysponuje państwo, którymi dysponują organizacje, budować trzeźwość, budować kulturę odpowiedzialnego spożywania, no bo jak sami widzieliśmy, no bardziej zakazywać to już się trochę nie da, ale czy te zakazy coś dają, no można być sceptycznym. Brak faworyzacji podatkowej alkoholi nisko względem wysokoprocentowych. Wszyscy państwo wiecie, że to jest podatek liniowy, więc my mniej więcej mówimy o pewnym podatku liniowym, czyli gram alkoholu to jest gram alkoholu, alkohol to jest alkohol. I jak ktoś go spożywa, to niech płaci. Ale dlaczegoż, mówiąc prosto, arbitralnie mamy jednych faworyzować, a drugich dyskryminować, skoro znowu, jak widzimy z powyższych badań, niespecjalnie daje to ani dobre skutki fiskalne, ani też dobre skutki społeczne, bo to jeżeli zmienia zachowania społeczne, to zmienia je w sposób, który niekoniecznie finalnie i państwu, i temu, który się do tych zachowań dostosowuje, daje realne korzyści. Przemyślana i zrównoważona polityka promocyjno-informacyjna. Znowu, oczywiście, no uważamy za pewną niekonsekwencję, najdelikatniej mówiąc, fakt, że jedne rodzaje alkoholu są kompletnie wyrzucone, a drugie są tak naprawdę, funkcjonują w przestrzeni publicznej. Bo to jest też trochę tak, że jeżeli spojrzymy sobie na klasyczne, mówiąc prosto, wywieranie wpływu na ludzi, to się okazuje, że tak naprawdę to, co ludzie widzą w telewizji, to, co ludziom w reklamie, uważają za dozwolone. I to jest w ogóle, mi się to skojarzyło absolutnie z zeznaniami, które składały przed prokuraturą, które zostały ujawnione, ludzie, którzy nabrali się na Amber Gold czy Getback. Oni mówili, ale przecież to było w telewizji. Przecież ja widziałem. Ja wiedziałem, że to nie może być oszustwo, że to nie może być coś niebezpiecznego, no bo przecież jak ja widziałem w telewizji, no to inni też widzieli i ktoś by coś z tym zrobił. Więc to jest też pewien element, że wpuszczając albo wyrzucając, my tak naprawdę tworzymy pewną postawę społeczną. No i jak widzieliśmy z tamtych badań, nie do końca poprawną. My raczej powinniśmy uczyć ludzi, że alkohol to alkohol. Alkohol zawsze rodzi niebezpieczeństwo i zawsze trzeba być wobec niego ostrożnym, a nie, że wobec jednego jesteśmy ostrożni, ale wobec drugiego już nie. To jest taki klasyczny Cialdini pod tytułem Zasada dowodu społecznego. No jeżeli wszyscy mówią, że tak można, no to ja też tak robię. Natomiast to nie jest też tak, że my mówimy zakażcie wszystkim albo pozwólcie wszystkim. Nie bez przyczyny było kilka slajdów o tym, w jaki sposób działania edukacyjne, działania informacyjne, działania proodpowiedzialnościowe zmieniają zachowania ludzkie. Tylko mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę państwo robi swoje działania i generuje dość dużą pulę pieniędzy do organizacji walczących z alkoholizmem czy nadużywaniem. Z drugiej strony swoje proodpowiedzialnościowe działania robią branże. No tylko, że każdy robi to trochę po swojemu.
I to jest też trochę taki stereotyp, że państwo w zasadzie to ono nie może z tymi branżami współpracować, no bo oni chcą sprzedać jak najwięcej, państwo by chciało jak najmniej, no to jest sprzeczność celów. No wydaje się, że nie. Wydaje się, że skoro po pierwsze, jeżeli i państwo, i branże promują spożywanie odpowiedzialne, to tu jest ewidentne pole do wspólnego działania. Po drugie, no i państwo, i branże wydają na to mnóstwo pieniędzy. No to jeżeli wydają na to mnóstwo pieniędzy, no to może niech państwo zawrze z producentami, dystrybutorami swego rodzaju pakt społeczny pod tytułem możecie informować pod warunkiem, że będziecie również edukować, promować spożycie umiarkowane, spożycie odpowiedzialne i w ten sposób i cele państwa, i cele biznesu będą tak naprawdę działały spójnie, no bo w tej chwili działają osobno. Mówię, istnieje pewna ogromna doza podejrzliwości no, ze strony państwa wobec biznesu, natomiast tak naprawdę różne, myślę, że gdyby tutaj nałożono pewne synergie, czyli z jednej strony zezwolono na rozsądne komunikowanie, ale z drugiej strony nałożono na nie pewne ramy, które ma spełniać strategiczne cele państwa, mielibyśmy do czynienia z kompletnie inną jakością w edukowaniu i kształtowaniu postaw społecznych. No i kończąc, oczywiście, no, potrzebujemy ustawy, potrzebujemy polityki. Pewnie źle by było, gdyby do Sejmu przyszło 5 organizacji czy 5 środowisk ze swoimi projektami ustawy, a potem byśmy wybierali jakąś. Tu trzeba zadziałać inaczej. Tu trzeba po prostu stworzyć wielką ogólnonarodową dyskusję dla uczczenia 37-lecia obowiązywania starej ustawy. I w toku dyskusji, działań eksperckich, badawczych, wysłuchując głosów ekspertów, głosów ludzi, którzy normalnie na co dzień jako księża, jako działacze społeczni, jako pracownicy socjalni, jako eksperci, lekarze walczą z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu, wypracować politykę i w dalszych działaniach nową ustawę, nowe akty wykonawcze, ale także właśnie rzeczy, które nie tylko są z gatunku prawa, także rzeczy, które będą w jakiś sposób na przykład budowały płaszczyznę do współdziałania biznesu, organizacji społecznych z państwem. Bo to jest klasyczna synergia, gdzie 2 i 2 nie daje 4, tylko 6 albo 7. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Ja to był głos naukowca. Przed nami głos osób, które pewnie uważają troszkę inaczej. Myślę o tych wszystkich, którzy dostrzegają, że mimo wszystko w Polsce problem alkoholizmu istnieje i jest coraz bardziej wyraźny, ale jeszcze wcześniej, znaczy ciśnie się dużo pytań, tylko chyba teraz nie ma na to czasu, bo przed nami przerwa kawowa, która powinna się w tym momencie zaczynać, ale nie zacznie się, bo jeszcze mamy jednego z panelistów, więc pewnie ta dyskusja przesunie się już na godziny wczesno-popołudniowe. Zapraszam tutaj do tego pulpiciku pana Witolda Włodarczyka, prezesa Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Działania edukacyjne, ale także i oczywiście producenckie, no bo jak słyszeliśmy, to jest bardzo ważna, istotna gałąź naszego przemysłu, czy wręcz marka polska, która mogłaby być rozpoznawana na świecie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję. Witam państwa wszystkich serdecznie. Szczególnie serdecznie witam młodzież. Pewnie się już trochę nudzicie. Postaram się, aby to biegło szybko i mówić rzeczy ciekawe. Proszę państwa, dzisiaj jak tutaj przyszedłem i przedstawiłem się panu redaktorowi Ziemcowi, to powiedział, no to będzie pan dzisiaj w kontrze do wszystkich. Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, ja bardzo lubię pole walki, być w kontrze, natomiast dzisiaj myślę, że przekonam państwa za chwilę, że z pewnością my jako przemysł spirytusowy nie jesteśmy w kontrze do walki z alkoholizmem, do walki z patologiami, do walki z nieodpowiedzialnym spożyciem alkoholu. No ale żeby nie było tak różowo, to na początku sam sobie zadam prowokacyjne pytanie. Bo to pytanie się pojawia w przestrzeni publicznej czasami, niezbyt często, ale ja od razu postaram się na nie odpowiedzieć. Czy my jako przemysł, generalnie alkoholowy, w tym spirytusowy, mamy moralne prawo do edukowania, czy nawet informowania w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu? Proszę państwa, no, myślę, że za chwilę państwa przekonam, że owszem, nie tylko mamy takie moralne prawo, ale mamy również obowiązek. Istnieje bardzo silna potrzeba, żeby takie działania prowadzić. I na koniec pokażę państwu, że te działania, które my jako przemysł spirytusowy prowadzimy, są po prostu skuteczne.
Przede wszystkim jako przedsiębiorcy zgromadzeni w Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, no, odpowiedzialni przedsiębiorcy, w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że produkt, który sprzedajemy, to nie jest marchewka z ekologicznych pól. Jest to produkt absolutnie legalny, jest to produkt przy okazji bardzo wysoko opodatkowany, ale jednocześnie może być spożywany nie przez wszystkich i nie w każdych okolicznościach. Mówiąc o okolicznościach, mam na myśli chociażby osoby prowadzące pojazdy mechaniczne. Takim osobom alkoholu spożywać nie wolno w ogóle. Mówiąc o osobach czy grupach osób, mam na myśli chociażby kobiety w ciąży, czy osoby niepełnoletnie. Czy młodzież mnie słyszy? Mam nadzieję, że tam z tyłu też. I co bardzo ważne, i chyba trochę tu już było o tym dzisiaj mówione, nie ma znaczenia tak naprawdę, o jaki rodzaj alkoholu chodzi. Nieważne, czy to jest kieliszek wódki, czy to jest butelka piwa, czy to jest lampka wina. Generalnie osoby niepełnoletnie alkoholu nie powinny spożywać, ponieważ tak naprawdę wszędzie mamy wspólny mianownik, którego wzór chemiczny, jak pewnie młodzież wie, to jest C2H5H. To jest ta sama substancja we wszystkich tych rodzajach alkoholu, o których mówiłem. W związku z tym nasze działania skoncentrowane są właśnie przede wszystkim, i od tego zaczynamy, na grupach, które alkoholu spożywać nie powinny. Czyli osoby, czy kobiety będące w ciąży oraz kobiety karmiące. Do tych kobiet kierujemy akcję, która ma poprzez lekarzy ginekologów spowodować, żeby każda kobieta, która znajdzie się w gabinecie ginekologicznym, a myślę, że każda wcześniej czy później tam się znajdzie, była informowana o tym, że picie alkoholu pod każdą postacią w tym czasie, kiedy jest w ciąży i jest karmiąca, jest zabronione. Ta akcja nazywa się Lepszy start dla Twojego dziecka. I aby pokazać, że tego typu akcja jest skuteczna, to mogę Państwu powiedzieć, że w ciągu 10 lat prowadzenia tej akcji ilość kobiet, które informują o tym, że są świadome tego, że nie mogą pić alkoholu, bo zostały poinformowane, wzrosła o 2/3. Ale to wcale nie oznacza, że wszystkie te kobiety już, o czym też była dzisiaj już mowa, wiedzą o tym. Dlatego w tym roku wzmocniliśmy tę akcję i dzisiaj no, praktycznie na każdej dużej konferencji, gdzie są ginekolodzy, taka informacja jest przekazywana. Jeżeli chodzi o kierowców, to przez wiele lat prowadziliśmy akcję wspólnie z Komendą Policji i z wieloma innymi państwowymi instytucjami, pod hasłem, które Państwo pewnie doskonale znacie, czyli piłeś, nie jedź. I znowu, o czym pan doktor Piekarz mówił, liczba wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu spadła w sposób zdecydowany. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że ten spadek liczby wypadków pod wpływem alkoholu jest wynikiem jedynie akcji piłeś, nie jedź. Natomiast na pewno jej skutek był bardzo, bardzo poważny. No i wreszcie, droga młodzieży, jeżeli chodzi o was. Do was dociera się najtrudniej, dlatego że wy macie swój język, wy macie swoje kanały komunikacji, które rozumiecie i w których cokolwiek można wam przekazać. I to z pewnością nie jest takie łatwe. Ale na przykład wiem, że ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszył się film, który nazywa się Domówka, który przygotowaliśmy wspólnie z Komendą Policji, no, który pokazuje pewne zagrożenia wynikające z alkoholu. Alkohol jest dla ludzi pełnoletnich, w którym już niedługo się staniecie. Natomiast również wtedy, kiedy będziecie pełnoletni, to w dalszym ciągu jego nieodpowiedzialne spożywanie może doprowadzić do chociażby choroby, o której tutaj dzisiaj będzie pewnie szerzej mówione, czyli do alkoholizmu. I my jako branża spirytusowa robimy wszystko, żeby do tego nie dochodziło.
Możecie zapytać dlaczego. No przecież nam powinno zależeć na tym, żeby sprzedawać jak najwięcej. Moi drodzy, całe szczęście na świecie, a szczególnie w Polsce, sytuacja zmieniła się na tyle, że dziś etyka ma ogromne znaczenie. Nikt nie chce nie tylko kupować od firmy, która działa nieetycznie, ale nawet nikt nie chce w niej pracować. W związku z tym my nie działamy na zasadzie sprzedajmy jak najwięcej w tym roku, bo my tu chcemy, byliśmy tu od lat i będziemy przez jeszcze wiele. I zależy nam na tym, aby alkohol był sprzedawany tylko tym, którzy rzeczywiście wiedzą, co z nim zrobić. Czyli ci, którzy są w stanie spożywać ten alkohol w sposób odpowiedzialny. Wreszcie kolejny kanał docierania to są sprzedawcy. My jako producenci nie sprzedajemy tego alkoholu bezpośrednio. Ktoś ten alkohol sprzedaje często osobom, które do tego są nieuprawnione. W związku z tym prowadzimy bardzo dużą akcję w sklepach na terenie całej Polski, gdzie szkolimy sprzedawców z tego zakresu, komu alkoholu sprzedawać nie wolno, jakie są konsekwencje wynikające z faktu, że taki alkohol będzie sprzedany na przykład osobie niepełnoletniej. I to, o czym mówił pan redaktor Ziemiec, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, ja się spotkałem w zeszłym roku z taką sytuacją w Stanach, w Orlando. Jako 50-letni facet zostałem zapytany, poproszony o pokazanie paszportu, bo pan nie chciał mi w barze sprzedać lampki whisky. W barze, nawet nie w sklepie. Jeżeli dojdziemy w Polsce do takiego momentu, to wszyscy wy, młodzi ludzie, będziecie bezpieczni. Dlatego, że dzisiaj ja mieszkam koło Warszawy w małej miejscowości, są dwa sklepy, które walczą o przetrwanie, sklepy spożywcze. Jeżeli, ja to sprawdzam często z ciekawości, pracując w tej branży. Jeżeli w jednym sklepie spożywczym alkoholu się młodzieży nie sprzedaje, bo tak jest, to ten drugi sklep osiąga w tym czasie dużo większe obroty, bo ta młodzież tam idzie. W związku z tym, jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że w obu tych sklepach w tym mieście czy w tej wsi nie będzie możliwości sprzedaży alkoholu, to wszyscy wygramy. Szanowni Państwo, również spotkałem się kiedyś z takim zarzutem, no, że pewnie jak my robimy te szkolenia, to one są głównie po to, żebyśmy reklamowali alkohol, no bo my jako branża spirytusowa alkoholu reklamować nie możemy, no to pewnie wykorzystujemy tą akcję, żeby to robić. W związku z tym tych wszystkich sceptyków serdecznie zapraszam incognito na dowolne szkolenie dla sprzedawców albo na dowolne szkolenie dla chociażby ginekologów. Przekonacie się Państwo, że po pierwsze treści, które tam są przedstawiane, służą wyłącznie walce z patologiami. Po drugie, szkolenie prowadzone jest przez albo profesjonalnych trenerów, albo przez lekarzy, ginekologów, którzy tą specjalnością się zajmują, jak właśnie walką z alkoholizmem. Po trzecie, na tych szkoleniach w ogóle nie ma przedstawicieli branży alkoholowej. W związku z tym ja myślę, że postulat, który chciałbym skierować do tutaj dzisiaj obecnych przedstawicieli różnych instytucji, jest taki, że zamiast dopatrywać się często jakichś złych intencji, czy to branży naszej, czy branży piwnej, czy winnej, spróbujmy połączyć siły i działać wspólnie. Żeby Państwu to wszystkim ułatwić, że to jest możliwe, to podam przykład naszych najbliższych sąsiadów Niemiec. Otóż padała dzisiaj tutaj data, rok 1982. Dla połowy osób obecnych na tej sali to abstrakcja. Nie było ich jeszcze na świecie wtedy. Natomiast od 1982 roku w Niemczech nie podnoszono w ogóle akcyzy na alkohol. Za to połączono siły. Niemcy są specjalistami w takich działaniach prywatno-publicznych. I tam właśnie państwo współpracuje bardzo silnie z dystrybutorami, z producentami w zakresie edukacji. Efekt jest taki, że ilość spożywanego alkoholu w Niemczech spadła w porównaniu z rokiem 82, a ilość spożywanego niebezpiecznie alkoholu spadła drastycznie. Wniosek z tego jest
prosty. Edukacja jest dużo lepsza niż zakazy. Kiedy ja byłem w waszym wieku, macie pewnie mniej więcej tyle lat, ile ja miałem w 82, czyli 15-16, były zakazy. Czyli po pierwsze, od 13 alkohol. Po drugie, oprócz wódki nie było nic. Po trzecie, alkohol był relatywnie drogi. Po czwarte, był na kartki. No i co? No i się okazuje, że tego alkoholu piło się znacznie więcej niż dziś, kiedy alkohol jest powszechnie dostępny, kiedy zakazów jest mniej. Wniosek z tego jest prosty. Edukacja jest dużo lepsza niż zakazy. Ale edukacja, która prowadzona jest w sposób skierowany na konkretne grupy. Tu nie chodzi o to, żebyśmy wymieścili plakat przed Sejmem "Pijmy mniej". To nic nie da. Ona musi być kierowana punktowo do tych grup i do tych osób, które powinny taki komunikat otrzymać. I wreszcie to tutaj, o czym pan redaktor Ziemię wspomniał, o tym potencjale polskiej wódki. Proszę państwa, jeżeli my będziemy już mieli, mówiąc kolokwialnie, poukładane kwestie dotyczące edukacji, to zastanówmy się, jak to w Polsce jest z tą wódką. No bo mówiliśmy o tym, że tutaj przed chwilą bardzo ciekawa prezentacja pana doktora Piekarza o tym, że za komuny piło się głównie wódkę. Dlaczego się piło? A dlatego, że tylko ona była dostępna. A dlaczego była dostępna akurat wódka? Ano dlatego, że wódka jest częścią, nie dlatego, że to komuna wymyśliła, tylko że wódka jest częścią naszego stołu, jest częścią naszej, chcemy czy nie chcemy, kultury, tradycji od wielu lat. Nie wino, nie piwo, tylko właśnie wódka. My jesteśmy teraz trochę, droga młodzieży, z geografii ekonomicznej. Jeżeli sobie spojrzymy na Europę, to my należymy do tak zwanego spirits belt, czy wręcz dokładnie wodka belt. To oprócz Polski jest Rosja, Ukraina, Białoruś, kraje bałtyckie i kraje skandynawskie. Oprócz tego jest wine belt, takie kraje jak Francja, Portugalia, Hiszpania, Włochy. Możemy do tego zaliczyć również Grecję, czy kraje bałkańskie. I wreszcie jest beer belt, czyli to są Niemcy, Austria, Czechy, kraje Beneluxu. No, gdybyśmy powiedzieli jeszcze o kawałku whisky belt, który znajduje się mniej więcej w Europie, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, chociaż teraz trudno powiedzieć, czy Wielka Brytania to jeszcze Europa. W Polsce ja bardzo kibicuję wszystkim winiarzom z okolicy Sandomierza, ich pozdrawiam i Zielonej Góry, ale cokolwiek ci dzielni ludzie by nie zrobili, to my nigdy potęgą winną nie będziemy, chyba że w winach owocowych. Tak to się ułożyło i w związku z tym to jest część naszej tradycji i kultury i to jest część naszego znaku rozpoznawczego jako towaru znanego w Europie czy na świecie. Znów, chcemy czy nie chcemy? Ja się z tego bardzo cieszę, kto inny może nie. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta na świecie, czy ja kogoś zapytam, jaki znasz polski produkt wysoko przetworzony? Wódka. I najchętniej oczekuje ode mnie, żebym mu dał w prezencie polską wódkę. Tymczasem okazuje się, że my jako Polska, największy producent wódki właśnie w Unii Europejskiej, eksportujemy jej zaledwie 18%. Tymczasem nie wstydzący się swojego napoju, o czym była mowa, Szkot, eksportuje ponad 90% whisky, która jest w Szkocji produkowana, a Francuzi ponad 90% koniaku, który jest produkowany we Francji. No dlaczego tak się dzieje? Czy nasza polska wódka jest gorsza niż szkockie whisky? No fachowcy mówią, że whisky w porównaniu z wódką to jest półprodukt. Ja się w tej grupie też znajduję, bo wolę wódkę. Natomiast myślę, że niezależnie od tego, bo pewnie ktoś od whisky powie, że whisky jest lepsze, to jest dyskusja akademicka. Istotne jest jedno. My nie wykorzystujemy tych szans nie dlatego, że my działamy źle w przemyśle. W przemyśle działamy znakomicie. Tylko jeżeli się rozmawia z ludźmi w tamtych państwach, to oni mówią o ogromnym wsparciu, jakie państwa te udzielają eksporterom i eksportowi również tych produktów. Tymczasem jak przyjrzymy się naszym programom eksportowym dla branży spożywczej, to znajdują tam się, wierzcie mi państwo, tak egzotyczne produkty, które nigdy w Polsce, owoce czy warzywa, które nigdy w Polsce nie da się ich wyhodować i wkłada się pieniądze w promocję eksportu tych produktów. Tymczasem produkty, wyroby spirytusowe są z tego wyłączone. To jest moim zdaniem błąd i to jest kolejny punkt, w którym powinniśmy
ten publiczno-prywatny dialog prowadzić. Proszę Państwa, w związku z tym, że mamy już trochę przedłużony czas, ja na tym chciałem zakończyć. Moja konkluzja jest taka. Łączmy siły przede wszystkim we wspólnej edukacji społeczeństwa w zakresie odpowiedzialnego spożywania alkoholu i łączmy siły, żeby jak największa część produkcji alkoholu wyprodukowanego w Polsce była wypijana poza Polską. Dziękuję bardzo. Ten ostatni wniosek szczególnie bardzo ciekawy. Przerwa kawowa 15 minut, starczy nam 15 minut, a później kolejne wystąpienia i dyskusja. Sam jestem ciekaw, co powiedzą młodzi. Czekamy zatem, za 15 minut spotykamy się na sali. Naprawdę.